Słuchajcie, mam dobrą wiadomość. Przynajmniej dla mnie dobra. Namierzyłem Subwaya. Zaraz tam wchodzę. Już wam kiedyś mówiłem, a ci, co mnie nie oglądali wcześniej albo nie widzieli tego filmu, już mówię to często, powtarzam, dla mnie, będąc w Chinach, w Azji mieszkając, jedzenie europejskie jest czymś takim atrakcyjnym, jakimś egzotycznym, nawet bym powiedział, może nie egzotycznym w smaku, ale właśnie takim naszym. Jakaś bułka, żółty ser, sosy, ketchup, musztarda, jakaś dobra wędlina. To jest dla mnie coś, czego nie mam na co dzień, także mam okazję, to korzystam. Wszystko wygląda tak jak u nas. Pierwszy się wybiera chleb, później mięso lub coś tam, sery, sałatki, sosy i płacimy. Zaraz wam powiem cenę. No, napoje wszystko jak w Polsce. Ta sprawa wygląda tak, że za tą kanapkę długą, tą dużą, sosy, wiadomo, tam z tuńczykiem, żółty ser plus cola, zapłaciłem 25 zł. Nie wiem jak ceny w Polsce, myślę, że podobnie by było. 25 zł, czyli długa kanapka, long, tuńczyk, ser żółty, warzywa, sosy i cola. Powiem wam, że szukam teraz jakiegoś pubu. Usiądę sobie, takie zimne piwo bym sobie wypił gdzieś na ogródkach. Jedno i do hotelu odpocząć, bo jutro mam ten rano lot do Hongkongu, także coś się tam na komputerze pobawię i spać dzisiaj wcześniej. Dojechałem tutaj do tego swojego hotelu, który był przy dworcu, który widzieliście. No i tam tragedia jest jednak, tam zostać nie chciałem, także no zrezygnowałem tam, wiadomo, no już moja wina, strata, że tak powiem, tam nieduża, ale muszę jechać tam gdzieś, gdzie jest dobry internet do hotelu i bez komarów, nie? Bo już mnie reszta nie interesuje. Pubu też nie znalazłem, także teraz na spokojnie tamten mój hotel, widzicie, wszystko teraz pootwierane. Sobie wziąłem zimne piwo jedno, żeby odpocząć się, napić. Gorąco jest strasznie. Tak wyglądają okolice dworca. Ja powinienem się w hotelu gdzieś ustawić blisko lotniska, no bo jutro rano mam wylot, także już nie będę się nigdzie oddalał, także zaraz sobie tutaj podładowuję się i szukam jakiegoś hotelu obok lotniska. No i tak jak wam mówiłem, olałem tamten hotel, no i sobie zmieniłem na lepszy. Co śmieszne, za podobną cenę. Tyle, że ja w tej sieciówce mam taką złotą kartę. No i za to mam śniadania darmowe, nie muszę kaucji zostawiać i zniżkę, nie? Ja mam do chyba 4 takich sieciówek chińskich karty te zniżkowe. Zniżkowe i w ogóle tak jak klienta nie trzeba kaucji wpłacać. Co jest wygodne, kiedy się rano zdaje, jak są jakieś targi, czy jakaś impreza, czy blisko lotniska, tak jak ja teraz jestem. Teraz jestem blisko lotniska, bo rano czasem jest kolejka. Te dwie dziewczyny, co tam są na recepcji, się później nie wyrabiają. I no i jak się za późno wstanie, to jest problem, bo ja się pół godziny czeka na swoją kolej, bo to trzeba po kolei, po stronie ktoś jakąś fakturę wypisuje i tak dalej, i tak dalej. A ja rzucam kartę, mówię do widzenia, bo ja żadnej kaucji nie mam do odbioru. I co mnie to tam obchodzi, nie? Aha, jeszcze jeden plus. Na przykład w tym hotelu, bo
no to zależy od sieciówki, ale w tym hotelu mam śniadanie za darmo. I prócz tej kaucji mam wymeldowanie nie do 12, później jest srebrna karta do 13, ja mam tą złotą, to jest do 14. To jest o tyle dobre, że 14.30 spokojnie można przeciągnąć i jak się ma o 18 na przykład samolot po południu, no to nie trzeba brać drugiego dnia w hotelu, że tam do 12 wyjść, bo później nie ma co robić, tylko no to 14.30 wyjdę z hotelu, zanim dojadę na lotnisko, jest 15.30, jak mam na 18, no to tak okej, nie? Słuchajcie, witam z rana, teraz lepiej widać ten pokój. Jadę zaraz do Hongkongu. Jadę, lecę. Także sprzęt poładowany. Przez noc się coś tam ładowało. Teraz jeszcze pozmieniałem. Doładować sobie powerbanka. Drugą baterię w kamerze. Kawa oczywiście zrobiłem. Dobra, to lecimy na dół, na recepcję, zdać pokój i na lotnisko. Na śniadanie już nie zdążę, bo jest dopiero od 7, a mamy gdzieś za 27. Taksówka zamówiona. Jadę teraz na lotnisko. No i jedziemy na lotnisko, ale mamy mały problem, bo jest korek. Mam nadzieję, że zdążę. To jechałem na lotnisko, zaraz idę po kartę tą pokładową, się zameldować. No i wszystko, jesteśmy o czasie. Przeszedłem przez bramki bezpieczeństwa. Niestety musiałem wyrzucić całą śliwowicę 07, ponieważ się okazało, że nie mam bagażu. Nie mam bagażu tego nadawanego, mam tylko podręcznik. W sumie mi to starczy, ale na pokład nie można wziąć alkoholu. Także poszło to. No to lecimy. Możecie zobaczyć, tam kolejna konstrukcja, lotnisko się rozbudowuje, będzie ogromne. Ja wchodzę ostatni, jak to często się zdarza. Film robiłem jeszcze na kolanie, prawie go wrzuciłem.